Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj pójdziemy sobie po drewno, zarówno do drwali, jak i do wieży sygnałowej. Zapraszam do oglądania. Jest coś, do czego się nadasz. Wiele chat ucierpiało w wyniku burz, a do ich naprawy potrzeba mnóstwa desek. Niedaleko Silbach znajduje się wieża sygnałowa. Jest stara jak świat i od przeszło 30 lat nie zapłonął na niej żaden ogień. Nie wiadomo, po jaką cholerę gubernator opłaca strażników pilnujących tej sterty gruzu. Znacznie większy byłby z nich pożytek w wiosce. Pójdź do nich i poproś o drewno. Powinni mieć jakieś na zbyciu. Możesz też spróbować szczęścia w obozie drwali. Chodź na chwilkę! O co chodzi? Wilk zabił moją najdorodniejszą owcę! To wielka strata, ale nie mogłem pozwolić, by mięso się zmarnowało! No i teraz mam go za dużo! Sam nie dam rady tego zjeść, ale pomyślałem, że mogę się z kimś podzielić! To jak? Chcesz kilka sztuk mięsa za symboliczne 5 sztuk złota? Lepiej podziel się z sąsiadami. Ech, nie to nie! Może faktycznie się z nimi podzielę? Witaj, chłopcze! Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Właśnie skończyłem odchwaszczanie i już nie mam siły. Weź i wyrzuć chwasty, jakie wyrwałem. Za pomoc dostaniesz grosz. Jasne, daj te chwasty. I teraz tak, przed wyruszeniem w drogę warto zaopatrzyć się u Bastiana w ognika, bo będzie on dobrą kartą przetargową w negocjacjach. Pokaż mi swoje towary. W pewnym momencie w drodze do drwali potworów było na tyle dużo, że byłem zmuszony podjąć jedyną słuszną decyzję, jaka była ucieczka do najbliższych ludzi. Zabierz mnie do obozu węglarzy. Ależ oczywiście. I w taki oto sposób znaleźliśmy się w bardzo szybkim tempie nieopodal obozowiska drwali. Nazywam się Knut i jak widzisz, jestem drwalem. Jestem zajętym człowiekiem, więc gadaj czego chcesz. Masz może jakieś drewno na zbyciu? Jeśli pytasz, czy moje zapasy są na sprzedaż, to muszę cię rozczarować, ale nie sprzedaję drewna byle komu. A nawet gdyby tak było, to i tak się spóźniłeś. Władca tej warowni kupił od nas całą ostatnią partię towaru i właśnie zamówił kolejną. Może w takim razie zapracuję na to drewno. Widzę, że masz łapy jak prawdziwy drwal. Może będzie z ciebie jakiś pożytek. Bierz tę piłę. Wiesz, jak to się robi? Brat mi kiedyś pokazywał. Dobrze. Przynajmniej nie będę musiał strzępić języka na próżno. Potnij każdą z przygotowanych kłód na równe plastry, a potem przynieś mi całe drewno. Gdy już to zrobisz, dostaniesz swoją część. Proszę, to całe drewno, jakie udało mi się zebrać. No, nieźle, chłopcze. Musisz jeszcze popracować nad dokładnością, ale mimo wszystko się spisałeś. Zrobiłeś, co do ciebie należało, więc dostaniesz obiecane drewno. Ile kawałków potrzebujesz? 20 wystarczy. Trzymaj, mam nadzieję, że poradzisz sobie z transportem. A teraz czas na tą teoretycznie łatwiejszą opcję, czyli odebranie drewna z wieży sygnałowej. Zapraszam do oglądania. Hej, ty! Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy wioski pilnie potrzebują drewna. W wyniku burzy
Bla, bla, bla. Burze, sróże, a my tu dzień w dzień marzniemy jak zwykłe obdartusy z dzielnicy portowej. Idź z tym do Drwali. Mają obóz na południowy wschód stąd. Dzieli nas jednak masyw górski, więc będziesz musiał nadłożyć trochę drogi. Może się jakoś dogadamy? Czy ty mi właśnie proponujesz łapówkę, chłopcze? Na pewno jest coś, co byś chciał za trochę drewna. Strasznie na tej górze wieje, że nie idzie wysiedzieć. Załatw mi ognika, to pogadamy. Proszę, przyniosłem ci ognika. No, i to ja rozumiem. Piękne dzięki, chłopcze. Już myślałem, że zamarznę tutaj na kość. Dobra, chodź za mną. I w taki oto sposób dostęp do drewna w wieży sygnałowej uzyskaliśmy. Wejdź do środka i weź jedną stertę. Nie więcej. Przy okazji przekaż moje pozdrowienia Bastianowi. Udało mi się zdobyć drewno, o które prosiłeś. Dobra robota, chłopcze. Ten zapas pozwoli nam załatać parę dziur i wymienić przegniłe deski. Swoją drogą Johan przesyła pozdrowienia. Nie wiem, jak udało ci się go przekonać do oddania czegokolwiek, ale zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Wygląda na to, że jesteśmy kwita, a przynajmniej jeśli chodzi o ciebie. Jest coś jeszcze do zrobienia? Gnój przerzucać umiesz? Nie znalazłbyś dla mnie czegoś innego? Z wami to zawsze problemy. Pasterz o imieniu Otto skarżył się, że potrzebuje pomocy. Powiedz, że cię przysyłam. Zrób, o co cię poprosi i wróć do mnie. Hej! Wynoś się z mojego pałacu! Przysyła mnie Bastian. Podobno masz jakieś kłopoty. Ano mam. Stodołę trzeba wysprzątać. Była powódź. Musiałem zamknąć wszystkie owce w środku i teraz śmierdzi tam tak, że się wytrzymać nie da. Zbierz cały gnój i wróć z nim do mnie. Tylko nie wywalaj mi go na kompost. Szkoda nawozu marnować. Dobra, wrócę niedługo. No. Przynieś tyle gnoju, ile znajdziesz. Także zaczynamy bardzo epicką misję, która polega na zbieraniu gnoju, który powstał podobno przez owce, których już dawno tutaj nie ma, ponieważ je zlikwidowałem na początku gry. Wysprzątałem całą stodołę, bierz. O nie. Trzymaj ten gnój, bo zaraz ci powiem, co masz z nim zrobić. Narazko, draj jeden, jakich mało. Zazdrości mi, od kiedy wywaliłem go ze stodoły za nieróbstwo. Wiem, że to Razko ukradł najdroższą Betsy. Moją szczęśliwą owcę. Dał mi ją Sir Ramsay wiele wiosen temu. Teraz bidulkę Razko pewnie już dawno przerobił na kotlety. A ja tu siedzę i płaczę. Ale Razko dostanie to, na co zasługuje. Pójdzie do jego chaty i włoży gnój do łóżka. Co takiego? To co słyszysz. Razko odechce się żartować i ze mnie śmiać. Bo będę od niego sprytniejszy. Zobaczę, co da się zrobić. Jak to dobrze załatwisz, to sowicie cię wynagrodzę. Oj, wynagrodzę! Tylko pamiętaj, zrób to, gdy Razko nie będzie w domu. I uważaj, bo drań przebiegły jest i ma oczy dookoła głowy. A finał tej fekalnej afery poznamy w następnym odcinku, ponieważ jeszcze nie wiem, co mam zrobić. Także dobranoc.